Kiedy myślimy o moralności, to na ogół myślimy o czymś, co opisuje nasze relacje między ludźmi. Uważamy, że nie wolno krzywdzić innych, nie wolno kłamać innym, nie wolno okradać innych, a za to powinno się być pomocnym, empatycznym i prawdomównym wobec innych. Wierzymy także, że istnieje dobro i zło, i że według tych kategorii możemy ocenić te wszystkie czyny. Otóż dzisiaj porozmawiamy sobie o człowieku, który myślał zupełnie inaczej. Jest nim Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche to niemiecki filozof urodzony w 1844 roku, a więc żyje i działa w drugiej połowie XIX wieku. Większość życia spędza w Niemczech, gdzie za młodu pracuje jako wykładowca filologii klasycznej, a więc starożytnej Grecji i Rzymu. Potem tuła się po Włoszech i Szwajcarii, pisząc dziwne książki. Pod koniec życia załamuje się psychicznie i nigdy nie wraca do zdrowia. Po jego śmierci jego twórczością i imieniem, dzisiaj powiedzielibyśmy jego marką osobistą, zajmuje się siostra niczego, Elisabeth Fürsternicze, która niestety romansowała z obecnym już wtedy ruchem nazistowskim. I to za jej sprawą filozofia Niczego zostaje oficjalną podstawą dla ideologii nazistowskiej, do czego jeszcze wrócimy. Na razie powiem, żeby nikt nie miał błędnych oczekiwań wobec tego odcinka, że Nietzsche nie był nazistą, a jego filozofia, choć kontrowersyjna i oburzająca, nie jest żadnym main campem i nie nawołuje do zniszczenia żadnej konkretnej nacji. Więc co tak naprawdę głosił ten ogromnie kontrowersyjny filozof? Przyjrzyjmy się wspólnie jego głównym myślom. Zacznijmy od tego, że Bóg umarł. Jest to dziwne zdanie, ale właśnie to dziwne zdanie jest bardzo znanym i niezwykle istotnym stwierdzeniem niczego. Co to znaczy, że umarł Bóg? No, nie znaczy to dosłownie, że istniał sobie Bóg i teraz sobie umarł. Tego na pewno nie oznacza. Chodzi tutaj raczej o to, że idea Boga jako źródła zrozumienia świata i źródła moralności, nie jest już dla ludzi aktualna. Nauka tłumaczy świat bez idei Boga, a w czasach niczego to już się zaczynało. Między innymi Darwin opublikował swoje słynne dzieło o pochodzeniu gatunków, które po prostu przedstawiało teorię ewolucji, co miało ogromne konsekwencje światopoglądowe. Teoria ewolucji na przykład obala argument z inteligentnego projektu, jak wiemy z poprzedniego odcinka o argumentacji istnienia Boga. No i okazuje się nagle, że to istnienie Boga, które przez tyle wieków było powszechnie uznawane za pewnik, a przynajmniej za bardzo istotną opcję, jest teraz mocno podatne na zwątpienie. Oznacza to, bynajmniej według niektórych, że teza istnienia Boga nie jest już właściwie do niczego potrzebna i można ją odrzucić. Dochodzimy więc tutaj do agnostycyzmu albo nawet ateizmu. Ja lubię też interpretować to stwierdzenie w kontekście po prostu życia jednostki. Na przykład, weźmy samego niczego. Pochodził on z bardzo religijnej rodziny, jego ojciec był pastorem, a sam Nicze przez moment nawet studiował teologię. I myślę, że jeżeli dla kogoś Bóg od zawsze był ogromnie ważną ideą w jego życiu, to utrata wiary naprawdę może być odczuwana jako śmierć Boga. Ale wróćmy do naszego wątku. Boga nie ma. Wcześniej był chociaż jako idea, jako wiara, a teraz nie masz nawet tego. Totalna anihilacja. A skoro nie ma Boga, to nie obowiązują chrześcijańskie wartości, bo nie ma Boga, który usprawiedliwiałby je jako obowiązujące wartości moralne. Niczego uważa, że konsekwencją porzucenia wiary w Boga jest porzucenie wiary w moralność. Na tym etapie musimy sobie coś wyjaśnić. Bo pewni bardzo konserwatywni, radykalni chrześcijanie czasami powołują się na istotność religii jako czegoś, co utrzymuje porządek w państwie i moralność w społeczeństwie, argumentując, że jak nie będzie religii, to też ludzie będą się zachowywać niemoralnie. Tak się oczywiście nie dzieje, to są bzdury. Mamy przykłady państw bardzo ateistycznych, świeckich, w których nie następuje żadna moralna degradacja, wszystko w zasadzie odbywa się zupełnie normalnie. Jest on spokojnie, aż do zanudzenia, bo ludzie intuicyjnie zachowują się po prostu prospołecznie. Problem zaczyna się jednak wtedy, kiedy zachce się nam filozofować. No bo tak, jeżeli chcemy utrzymywać, że istnieje jakaś obiektywna moralność, według której jakieś czyny są obiektywnie dobre albo obiektywnie złe, no to musimy podać, z jakiego faktu jest ona obiektywna. Kiedy wierzymy w Boga, taką ostoją dla obiektywnych praw moralnych jest oczywiście Bóg. W dodatku ten Bóg, przynajmniej w większości religii, karze i wynagradza nas wedle tych praw moralnych, bardzo jednoznacznie zresztą ustalonych. Ale kiedy odrzucamy istnienie Boga, to gdzie ma się podziać ta nasza obiektywna moralność? Jest takie słynne zdanie z powieści Dostojewskiego, bracia Karamazow, które głosi jeżeli Boga nie ma, to wszystko wolno. I właśnie o coś takiego tutaj chodzi. Jakby co, z tym nie trzeba się zgadzać. Ja osobiście się z tym nie zgadzam. Ale Friedrich Nietzsche tak właśnie myślał. Według naszego kumpla Fryzrisza, skoro nie ma boga, to w ogóle nie ma moralności. Nie ma żadnego systemu wartości, który by jakoś obiektywnie nas wszystkich obowiązywał. No i nie ma dobra czy zła, bo to wynika z braku wartości. Jest to szokujące i ogromne w konsekwencjach stwierdzenie. Oznacza to, że jeżeli na przykład kogoś pobijemy, to to nie jest złe. To po prostu jest tylko tym, czym jest. I nie ma żadnego obiektywnego systemu wartości, wedle którego można byłoby to w jakikolwiek sposób wartościować i ocenić jako złe. Żyjemy w świecie bez wartości. Tutaj wprowadzimy sobie takie filozoficzne, mądrze brzmiące pojęcie: nihilizm. Nihilizm to takie stanowisko, według którego w świecie i życiu nie ma żadnych wartości, żadnych celów, do których powinniśmy dążyć, nie ma dobra czy zła. To taka jakby wartościowa pustka. Niczej jednak sprzeciwiał się takiemu nihilizmowi. Uważał, że to bardzo źle, żebyśmy byli pozbawieni wartości. Nihilizm jest tutaj takim etapem przejściowym, pewnym bezpośrednim wnioskiem wynikającym z porzucenia wiary w Boga. Natomiast nie jest to coś, co powinno być z nami na stałe. Musimy mieć wartości i jeżeli tych wartości nie dostarcza nam Bóg, to no właśnie, kto lub co miałoby nam je dostarczyć? Odpowiedź brzmi: my sami. To jest teraz na naszych parkach, żeby zbudować nowy system wartości. Ale nie byle jaki system i nie przez byle kogo stworzony. Są to wartości oparte na woli mocy i wyznawane przez ludzi wyjątkowych i wielkich, a nawet nad ludzi. Okej, okay. robi się dziwnie, wiem. Najpierw umiera Bóg, potem wchodzi jakaś wola mocy i jacyś nadludzie. No cóż, nie obiecałam, że będzie normalnie. A filozofia to najtańszy i najciekawszy środek holucogenny, ale nie cytujcie mnie z tego. Kontynuujecie na własną odpowiedzialność. Nietzsche wyróżniał dwa typy moralności, które w pewnym sensie opisują dwa typy osobowości. Są to moralność panów i moralność niewolników. Moralność niewolników opiera się na pojęciu zła. Złem jest krzywda, cierpienie, wysiłek, trud. Moralne jest to, co zapobiega takim cierpieniom. A więc ceni się współczucie, pomoc i szacunek do bliźniego, współpracę, posłuszeństwo. Pokorę, spokój i równość, a także proste i łatwo osiągalne cele i jasno wytyczone zasady. W społeczeństwie, które działa na takich zasadach, generalnie żyje się bardzo łatwo, nie trzeba się o nic starać. Dlatego ci, którzy chcą tak żyć, są zbyt słabi, żeby żyć inaczej. Jest to moralność stada, moralność mas. Żyje się prawdziwie jedynie wtedy, kiedy wyznaje się moralność panów. W tej moralności liczy się jedynie jednostka i jej pragnienia. Kluczową jest dla niej wola mocy, czyli taka wola doświadczenia życia w maksymalnym stopniu, wola realizowania swoich celów bez względu na konsekwencje. Panowie nie zawracają sobie głowy jakimiś tam społecznymi konsekwencjami, idą przed siebie, tylko dla siebie. Według niczego wszyscy chcieliby być tacy jak panowie, ale nie wszyscy potrafią. Dlatego moralność niewolników to moralność ludzi słabych, którzy nie mają siły, by stać się panami. Dlatego wymyślają sobie to całe współczucie i braterstwo. Za dobre więc uznają swoje własne cechy, swoją własną słabość, a za złe wszystkie te cechy, których nie potrafią posiąść, czyli cechy panów. Niewolników cechuje resentyment, czyli ciągłe uraza wobec życia, pretensje do świata i do innych, że życie nie jest takie, jakie oni by chcieli, żeby było. Dlatego Nietzsche mówi, że są nastawieni wrogo wobec życia. Negują życie. Ludzie o moralności panów wręcz przeciwnie. Kochają i celebrują życie. A jeżeli coś jest w nim niesatysfakcjonujące, to po prostu to zmieniają. Bo mogą. Ich postawa jest witalna, aktywna i prożyciowa. I bez skojarzeń z aborcyjnym pro-life'em tutaj. A więc według niczego, ludzie nie są równi. Ludzie panowie są lepsi i mogą robić, co chcą. Jak już pewnie widzicie i myślicie, jest to ogromnie kontrowersyjna postawa. Ale zastanówmy się, czy ta prawda jest nam aż tak obca? No bo czy nigdy nie zdarzyło nam się pomyśleć, że pewni ludzie są lepsi niż inni? Czy nigdy nie pomyśleliśmy na przykład, że ktoś jest gorszy, bo jest mniej oczytany, lub mniej ambitny, lub ma inne poglądy polityczne? Niech niewinny pierwszy rzuci kamień. Oczywiście nie oznacza to, że rzeczywiście mamy takie poglądy, Często sami oburzamy się na własne myśli, to normalne. Nie zmienia to jednak faktu, że nicze nie mówi tu niczego, czego my byśmy sami nigdy nie pomyśleli. Nicze nie mówi tu niczego, haha. Czas tutaj na mini pauzę. No bo jak to wszystko interpretować? Ja osobiście, gdybym miała podać jakąś swoją interpretację, bazującą jedynie na tych wiadomościach powyżej, to podeszłabym do tego tak mocno intelektualnie. To znaczy... Podałabym przykład, dajmy na to, jakiejś artystki o ogromnej pasji, której wszyscy mówią, żeby została księgową, bo to porządny zawód. A jak już musi malować, to, to niech już chociaż robi jakieś sprzedające się portrety. Ale nasza artystka czuje, że wołają sztuka, prawdziwa sztuka nowoczesna. A ponieważ jest obdarzona moralnością pani, to nie słucha tłumu i robi wszystko, by dojść do swoich celów. Myślę, że w tym sensie jest to dość ciekawe podejście i warte rozważenia. Ale czy samniczy tak uważał? No, niekoniecznie. Na pewno uważał takich ludzi za lepszych niż powiem tutaj brzydko, ludzie przeciętni, ale jego ideł był, zdaje się, inny. Na przykład taki cytuję. To radosne potwory, które może po okropnym szeregu mordów, podpaleń, zgwałceń i znęcań się, odchodzą z jenactwem i równowagą duchową, jakby spełnili jeno psotę uczniacką w przekonaniu, że poeci znów na długo będą mieli co opiewać i sławić. Na dnie wszystkich tych raz dostojnych nie należy przeoczyć trapieszcy, tej wspaniałej ze zdobyczą i zwycięstwem lubieżnie węszącej, połowej bestyi. To właśnie rasy dostojne pozostawiły pojęcie barbarzyńca na wszystkich śladach swojego pochodu. Hmm, nie wiem, jak wy się z tym czujecie, ale dla mnie jest to dość rozczarowujące? No, nie jest to typ człowieka, którego bym jakoś specjalnie poważała. Niczego by pewnie powiedział, że tak myślę, bo mam mentalność niewolnika. I nie jest to dla mnie zrozumiałe. I byłaby to taka odpowiedź kuloodporna, bo w sumie nie da mu się udowodnić inaczej. Ale ja bym mu odpowiedziała, żeby się odwalił i też by było kuloodpornie. Nie no, żartuję. Tak na poważnie, Nietzsche był bardzo specyficznym filozofem. Nie stworzył żadnego uporządkowanego systemu, w którym jasno wiadomo by było, o co mu w ogóle chodzi i w którym wszystko trzymałoby się kupy. Jego filozofia to taka raczej energia myślowa bardziej niż system. Taki wiecie, vibe. Jest więc bardzo podatna na interpretacje i właściwie jak ktoś się bardzo uprze, to może sobie z niej wyciągnąć co chce. Ja mam swoje artystki, naziści mieli swoich hajczyków, ale do tego jeszcze dojdziemy. Na razie idziemy dalej. W filozofii naszego ekscentrycznego kumpla Friedricha pojawia się pojęcie nadczłowieka. Używa go dość mętnie, opowiem więc najpierw kontekst. Jeżeli ktoś jest przed maturą, to bardzo polecam zapamiętać, bo może się przydać. No więc Nietzsche napisał taką książkę o epickim tytule Tako rzeczy Zaratustra. Nie jest to traktat filozoficzny, tylko książka fabularna. Najlepiej chyba ją opisać jako prozę poetycką, a więc są w niej bohaterowie i akcja jest pisana prozą, czyli tak jak się pisze książki, ale jest bardzo poetycka i pełna metafor. Głównym bohaterem jest Zaratustra, który jest takim jakby prorokiem, tylko zamiast religii głosi on śmierć Boga i nadejście na człowieka. Prawdy te odkrył spędzając 10 lat w samotności na szczycie góry. Zaczynamy śledzić jego przygody, kiedy schodzi z tej góry i zamierza oświecić ludzkość swoimi odkryciami. A zaczynają się one tak. Pewnego ranka Zaratustra wita się ze słońcem, porównuje się do niego nieskromnie, schodzi z tej góry i trafia do pobliskiego miasteczka. A w miasteczku jest duże widowisko, bo po linie ma przechodzić linoskoczek. Jest więcej tłum ludzi i Zaratustra sobie myśli: super okazja, żeby głosić moje dziwne poglądy. Zaczyna więc przemawiać i w pewnym momencie swojego przemówienia mówi tak: Człowiek jest liną rozpiętą między zwierzęciem i nad człowiekiem, liną ponad przepaścią. Niebezpieczne jest to przejście, niebezpieczne podróże. O to, co wielkie jest w człowieku, iż jest on mostem, nie celem. No okej, okay. kim i czym jest nad człowiek? Jest pewnego rodzaju projektem, do którego powinna dążyć ludzkość? Lepszym rodzajem człowieka, takim, dla którego moralność Panów jest oczywista, i który potrafi dokonać wielkich rzeczy. Kocha życie i żyje tak, że każda chwila życia jest dla niego doskonała. Nie wymyśla sobie jakichś idealnych, nieistniejących, według niczego, światów, tak jak chrześcijanie, niebo czy komuniści, socjalistyczną utopię, lecz kocha życie takim, jakie ono jest, na ziemi, tu i teraz i na nim się skupia. Ma ambitne, wielkie cele i dąży do nich za wszelką cenę. Nigdy nie uznaje siebie za projekt skończony, lecz zawsze stara się być czymś więcej niż jest. Nieustannie przezwycięża samego siebie. I dlatego Zaratustra mówi, że człowiek jest liną rozpiętą między zwierzęciem i nad człowiekiem, ponieważ zwierzę to coś no, bardzo niskiego, a człowiek to pewien etap przejściowy, który ma posłużyć nad człowiekowi, aby no, nad człowiek powstał. I Nietzsche podaje parę przykładów nad ludzi, którzy już w historii istnieli. I takimi przykładami są Aleksander Wielki, ten starożytny Grek, co podbił masę krajów. I Napoleon, ten Francuz, co też podbił masę krajów. I znów dla mnie są to dość rozczarowujące i trochę banalne przykłady, ale może komuś się podobają. W każdym razie Nicze uważa, że ludzkość jest coś warta o tyle, o ile czasem wydaje właśnie nad człowieka. I od teraz to powinno być jej celem: tworzenie nad ludzi. No dobrze, robi nam się tutaj trochę ciemno i mrocznie. Dlatego powiemy sobie teraz o tej bardziej optymistycznej, radosnej części filozofii niczego. Tak, jest taka. Przy pierwszym spotkaniu z tym filozofem może nam to łatwo umknąć, bo onieśmielają nas te wszystkie kontrowersje, ale filozofia niczego to filozofia miłująca życie. Według naszego kolegi Friedricha, życie jest super i trzeba je celebrować w każdym momencie. I to właśnie dlatego nie mamy się w niczym ograniczać, nie powstrzymywać siebie ze względu na innych. Oczywiście nie każdy miłośnik życia wysuwa takie wnioski, ale ten akurat tak. Życie jest piękne takie, jakie jest. To ziemskie, naturalne, biologiczne życie w ciele. Niewyobrażone życie w jakichś niebiosach czy lepszej przyszłości, ale tu i teraz. Mamy tutaj motyw amorfati, a więc umiłowania losu. Nie powinniśmy tego jednak rozumieć pasywnie. Nie chodzi tutaj o to, że dobre jest cokolwiek, co nam się przydarza, a my mamy ze stoickim spokojem to wszystko znosić. Chodzi o to, żeby afirmować życie łącznie ze wszystkim, co przynosi, nie żałować niczego i nie użalać się nad sobą, tylko iść dzielnie przed siebie i ze wszystkiego, co się przydarza, korzystać i brać coś dla siebie. Jeżeli zdarza nam się coś dobrego, to super, jedziemy dalej jak coś przykrego. To też dobrze, bo wyciągnęliśmy lekcje i między innymi dzięki temu jesteśmy tu gdzie jesteśmy, jesteśmy sobą. I tutaj taka ciekawostka. Pewnie kojarzycie takie zdanie, śpiewane w piosenkach i cytowane przez life coachów: co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. To jest właśnie cytat z niczego, to on to powiedział. Tylko u niego brzmiało to bardziej jak: was uns nicht umbringt, macht uns stärker. A na koniec powiemy sobie o dobrej radzie od dwójka Friedricha. Jest nią koncepcja wiecznego powrotu. Jest to coś w rodzaju eksperymentu myślowego, więc go sobie przeprowadzimy. Wyobraź sobie, że przychodzi do Ciebie demon. Nie wiem jaki, wyobraź sobie jakiegoś. I ten demon oświadcza Ci, że to życie, jakie wiedziesz teraz, będziesz przeżywać nieskończenie wiele razy. Bieg historii biegnie w koło, więc twoje życie wróci jeszcze nieskończoną ilość razy, za każdym razem takie samo. Zasadnicze pytanie jest tutaj takie: Czy to byłaby dla ciebie dobra, czy zła wiadomość? Jeżeli dobra, no to super, znaczy, że cieszysz się życiem i żyjesz dobrze. Jeżeli taka nowina napawa cię paniką, to no pora jakoś to życie lub twoje nastawienie zmienić. Przesłanie jest takie: Twój każdy wybór życiowy jest wyborem na wieczność. Trzeba więc żyć tak, jak chcielibyśmy żyć przez całą wieczność. Żyć odważnie i pięknie ze swojego życia uczynić dzieło sztuki. Czyli mówiąc prościej, żyć tak, że gdybyśmy na podstawie naszego życia mieli napisać powieść, byłaby to powieść fascynująca i piękna. Taka jest właśnie filozofia niczego. Jest witalna, pełna afirmacji życia i dążenia do czegoś większego niż my sami. Jednocześnie nie wierzę w żadne normy moralne. Nie ma Boga, a my nie jesteśmy nikomu nic winni. Ludzie wielcy to rozumieją, dlatego żyją ponad prawem i ponad moralnością. Takie rzeczy jak okrucieństwo, panowanie, agresja czy samolubność nie są złe, a wielka jednostka może ich sobie używać jak chce. Jest to mocno kontrowersyjne i to Wam pozostawiam ocenę tych myśli. Wielu z Was zapewne czuje tutaj oburzenie, a ja mogę jedynie powiedzieć angielskie powiedzenie: Don't shoot the messenger czyli nie strzelajcie do tej. Która jedynie przekazuje wiadomości. Wróćmy na chwilę do biografii Niczego, ponieważ jest taki epizod z jego życia, o którym warto, żebyśmy sobie wspomnieli. Nie jest na 100% pewny, ale taka właśnie krąży pogłoska. W styczniu 1889 roku Nietzsche miał zobaczyć wieśca, który biczował swojego konia. Podobno rzucił się w stronę tego konia i objął go za szyję, aby go chronić przed biczem. Gdzieś nawet słyszałam, że miał krzyknąć: rozumiem cię. Pewne jest natomiast tylko to, że Nietzsche zrobił wtedy jakąś aferę. Po tym epizodzie załamał się psychicznie i już nigdy nie wrócił do zdrowia przez ostatnie 11 lat swojego życia. Umarł, mając 44 lata w obłędzie w roku 1900. A co z nazizmem? Tak jak mówiłam, filozofia niczego stała się oficjalną podstawą dla ideologii nazistowskiej. Stało się to za sprawą siostry Niczego, Elizabeth Firstin-Nietzsche. Która sympatyzowała z ruchem nazistowskim i mieszała w dziełach Niczego, i zedytowała je tak, by lepiej pasowały do poglądów nazistowskich. Sam Nietzsche raczej odcinał się od nazizmu, poza tym bardzo krytykował Niemców, jako właśnie ludzi obdarzonych słabą moralnością, podobno. I tutaj taka ciekawostka: Nietzsche uważał się za Polaka. Twierdził, że pochodzi z arystokratycznego polskiego rodu Nickich. Czy tak było naprawdę? W sumie nie wiadomo. Podobno sobie to zmyślił. Z drugiej strony, ciężko nie zauważyć, że jego filozofia nie przez przypadek skończyła w interpretacjach nazistowskich. Wiecie, cała ta gadka o nadczłowieku, o panach i niewolnikach, o zniszczeniu człowieka, akceptacja na zło. No, jak widać, jest czego wybierać, kiedy chce się uzasadnić ludobójstwo. I okej, okay, w nadczłowieku może i chodziło o coś innego, ale kogo to obchodzi, kiedy system polityczny jest zgniatany przez bunt autokratycznej polityki? Bo kiedy do filozofii czy też religii dobiera się polityka, zwyrodnienia są gwarantowane. Filozofia to konstrukcja subtelna i bogata w znaczenia, a polityka potrafi znaczenie jedynie ciosać młotem. O Friedrichie Nietzsche opowiadała Wam Karolina Polasik, a to jest podcast Filozofia Po prostu, w którym omawiam znane i ciekawe idee filozoficzne. Zapraszam na fanpage na Instagramie i Facebooku, gdzie informuję o nowych odcinkach i wstawiam wizualne notatki z omawianych tematów. Facebook to filozofia po prostu, a Instagram to filozofia po prostu oddzielone podkreśnikami. Zacznę tam również robić głosowania w sprawie tematów następnych odcinków, także serdecznie zapraszam. A teraz trochę dobrych wieści. Podcast Filozofia po prostu przekroczył już próg 1000 odsłuchań, a dokładniej w momencie nagrywania tego odcinka jest 1210 odsłuchań, co przy jedynie trzech odcinkach i dość niszowym temacie jest bardzo ekscytujące. Bardzo cieszę się, że chcecie się ze mną uczyć filozofii i dziękuję za wszelkie wsparcie. I chciałbym tutaj w szczególności pozdrowić Panią Ludmiłę, moją byłą już nauczycielkę etyki i filozofii z liceum, z którą przyjaźnię się do dziś. I to dzięki pani Ludmile odkryłam swoją pasję do filozofii, którą ona nadal wspiera, za co bardzo jej dziękuję. Życzę wszystkim fantastycznego dnia, tak fantastycznego, że moglibyście go przeżywać nieskończoną ilość razy. Do usłyszenia!